Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Od jakiegoś czasu na moim kanale nie pojawiają się regularnie filmy z serii najlepsze kosmetyki danego miesiąca. A ponieważ piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych, czy też na Instagramie, czy w mailach, dlaczego już tych filmów nie ma i czy mogłabym do nich wrócić, albo przynajmniej pokazywać wam zestawienie takich ciekawych kosmetyków z kilku miesięcy, pomyślałam, że w sumie to jest dobry pomysł i dziś zapraszam was na film, w którym przedstawię wam kilka właśnie takich ciekawych, wartych zainteresowania kosmetyków. Na początek preparat, kosmetyk, produkt do pielęgnacji ciała. Coś, w czym zakochałam się w ostatnim czasie i będzie to masło, krem od marki Rituals. Ja nie jestem wielką fanką tej marki i raczej nie kupuję zbyt często kosmetyków do pielęgnacji, do ciała, właśnie Rituals. Chociaż był taki okres, kiedy często sięgałam po pianki, sprawdzałam pianki do kąpieli, właśnie tej marki, testowałam sobie zapachy, ich konsystencję, ale później jakoś znalazłam tańsze zamienniki i już do tej marki nie wracałam. Natomiast ostatnio postanowiłam sięgnąć po coś, co jest dosyć mocno popularne w mediach społecznościowych ze względu na swój zapach. Czerwona seria, czyli The Ritual of Ayurveda. Zapach obłędny. Naprawdę nie dziwię się, że ten kosmetyk jest tak często polecany, bo uwierzcie mi, ma przepiękny zapach. I to nie jest taki zapach, który można znaleźć w większości kosmetyków pielęgnacyjnych do ciała. Jest nietypowy, otulający, ciepły, idealny na okres jesienno-zimowy. Dodatkowo w składzie tego kremu znajdziemy bardzo dużą ilość emolientów, które będą fajnie nawilżały naszą skórę, a fajnie ją też koiły i zmiękczały, dawało poczucie, że ta skóra jest naprawdę taka miękka i przyjemna w dotyku. Ale mamy tutaj też olej słonecznikowy, mamy olej różany, znajdziemy w nim również miód. Jest też witamina A czy na przykład alantoina. Skład tego produktu jest naprawdę świetny. Konsystencja bardzo przyjemna. Z jednej strony przypomina masełko, ale to nie jest takie masełko, które ciężko rozsmarowuje się na naszej skórze. Absolutnie nie. To jest taki mocno zbity, mięsisty, gęsty balsam, krem do ciała, który bardzo ładnie sunie po naszej skórze, przepięknie się w nią wtapia, rozsmarowuje, nie zostawia żadnych smug i ten zapach. Zapach, który utrzymuje się naprawdę bardzo, bardzo długo. Ja smaruję się tym masełkiem wieczorem po kąpieli, zakładam piżamkę i później czuję ten zapach na mojej skórze, już nie wspominając o tym, że on pozostaje również na mojej piżamie. Ale gorąco wam polecam, ogromne opakowanie, bo mamy tutaj 220 ml, naprawdę wart uwagi balsam, jeśli macie większą ilość gotówki i szukacie czegoś takiego, co będzie nietypowo, lekko, orientalnie, otulająco, ciepło pachniało i umielało wam wieczory jesienno-zimowe, to myślę, że ten produkt jest wart zainteresowania. Teraz pokażę wam moje ostatnie odkrycie, jeśli chodzi o makijaż, a mam na myśli tutaj podkład i korektor tej samej marki Urban Decay i tej samej serii, czyli Stay Naked. Zaczęłam je testować jakiś czas temu, kilka tygodni temu i powiem wam, że bardzo polubiłam się z oba produktami, a w sumie to moja skóra bardzo je polubiła i też jestem zadowolona z efektu, jaki ten podkład daje na mojej skórze. Co prawda producent obiecuje nam, że będziemy mieć tutaj 24-godzinną trwałość, tego potwierdzić wam nie mogę, ponieważ ja nie noszę tak długo podkładu, 24 godziny, żeby to sprawdzić, czy rzeczywiście on tak długo się utrzymał. Ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście podkład bardzo długo na naszej skórze pozostaje. Dobrze przypudrowany, dobrze naniesiony na naszą skórę, plus do tego odpowiednia pielęgnacja, bardzo fajnie na niej wygląda. Zresztą w moich ostatnich filmach również możecie zobaczyć, że mam na sobie ten podkład i bardzo fajnie on wygląda. Co chciałabym dodać? Po pierwsze, mamy tutaj lekką konsystencję, taką konsystencję, którą możecie sobie budować. I też producent informuje nas o tym, że jeśli chodzi o krycie, to mamy krycie od takiego delikatnego, lekkiego, bardzo naturalnego, ale możemy sobie zbudować również mocne krycie, w zależności od tego, jak będziemy go aplikować i też ile warstw tego podkładu nałożymy na naszą skórę. Mi w zupełności wystarcza takie właśnie naturalne krycie i do aplikacji tego podkładu stosuję gąbkę Beauty Blender,
lekko zwilżoną, ona nie jest mokra, lekko zwilżona i bardzo delikatnie ten podkład wklepuję, wciskam w moją skórę, przez co też on przepięknie się z nią stapia. Efekt, jaki daje przy takim delikatnym nałożeniu jednej warstwy, jest bardzo naturalny. Ja oczywiście zawsze podkład pudruję, z tego też względu, że posiadam skórę mieszaną i nie lubię, kiedy ona po kilku godzinach zaczyna się już błyszczeć w strefie T. W przypadku tego produktu nic się nie dzieje. Ten efekt błyszczenia pojawia się dopiero, powiedziałabym, tak mniej więcej po 8 godzinach noszenia podkładu. Dla mnie to jest efekt wystarczający, bo mniej więcej po tych 8 godzinach wykonuję demakijaż. Czasami jest to nieco dłużej, około 10-12 godzin, ale to już jest takie, powiedziałabym, ekstremalne noszenie podkładu. To, co jest też ciekawe, to jaka jest opcja kolorystyczna, jak ogromny mamy wybór, bo z tego, co się nie mylę, to mamy chyba 50 odcieni dostępnych tego podkładu, przez co też możecie bardzo fajnie go sobie dobrać do typu waszej skóry i mamy też numerację związaną z odcieniami naszej skóry, czyli mamy cieplejsze, chłodniejsze, bardziej różowe. Super, naprawdę pod tym względem jestem pod ogromnym wrażeniem, że marka Urban Decay stworzyła tak fajny podkład. Ja mam odcień, bo też bardzo często mnie o to pytacie, 30CG. Jeśli chodzi o korektor, to mój odcień to 30NN. One są bardzo do siebie zbliżone, też są w takim, powiedziałabym, ciepłej, w takiej ciepłej tonacji. Korektor też przepięknie stapia się ze skórą. Naprawdę wygląda cudownie, nie wchodzi w załamania, nie wchodzi w zmarszczki, nie przesusza tej skóry pod oczami, nie podkreśla też zmarszczek. On ma taką konsystencję bardzo zbliżoną do podkładu, ale za to bardzo ciekawy aplikator, taką miękką gąbeczkę, przez co też fajnie możemy dotrzeć w niektóre tutaj miejsca, na przykład w załamaniach w okolicy naszego oka. Ja korektor również bardzo delikatnie pudruję i to też może nieco zmylić was, jeśli chodzi o trwałość tego korektora, ale też o to, czy on będzie wchodził właśnie w załamania w okolicy oczu. Przetestowałam go oczywiście bez korektora, żeby móc bez pudru, żeby móc wam dzisiaj o tym opowiedzieć i potwierdzam, że nie wchodzi w zmarszczki. Natomiast ja jednak lubię tę taką gładkość i trwałość w okolicy oka i zawsze stosuję puder HD, żeby też jeszcze odbić troszkę to światło i dać taki efekt właśnie tutaj jasnej tutaj skóry. No, jestem bardzo, bardzo zadowolona z tych dwóch produktów. Nawet się nie spodziewałam, bo też przyznam się wam, że ja pierwszy raz sięgam po podkład i korektor marki Urban Decay. Do tej pory jeszcze nie testowałam żadnych korektorów i żadnych podkładów tej marki i też nie mam porównania, jeśli chodzi o pozostałe produkty, które są dostępne w ofercie. Być może wy macie takie porównanie, jeśli tak, to podzielcie się w komentarzach, co na ten temat sądzicie, które według was są naprawdę fajne, trwałe i godne polecenia podkłady i korektory tej marki. Dzisiaj coś nie mogę się wysłowić. Natomiast ja mogę wam spokojnie polecić te oto dwa produkty. Pozostańmy na chwilę jeszcze przy makijażu i pokażę wam pomadkę, w której też ostatnio jestem zakochana ze względu na jej odcień. I ta pomadka jest również do wygrania w rozdaniu, które pojawiło się kilka dni temu na moim kanale. Jest to pomadka marki Estée Lauder w przepięknym odcieniu 320, czyli Defiant Coral. Zobaczcie, no ta pomadka to jest w ogóle obłęd. Ona wygląda tak cudownie na ustach. To jest z jednej strony taki odcień, powiedziałabym, lekko koralowy, ale z drugiej strony też z odrobinką takiego odcienia malinowego. Poza tym konsystencja tej pomadki, to jak ona przepięknie wygląda na ustach. To nie jest pomadka matowa i to nie jest pomadka jakaś błyszcząca, taka mocno kremowa. Raczej bym powiedziała, że jest to pomadka, która daje taki efekt satynowy na ustach. Bardzo długo się na nich utrzymuje, nie wychodzi nigdzie poza kontur naszych ust, ale
niestety odbija się na przykład na szkle, czyli na jakimś kubeczku, kieliszku, jeżeli pijecie, mając tę oto pomadkę na ustach, to raczej liczcie się z tym, że będzie ona zostawiała ślady. Natomiast mimo tego, że te ślady gdzieś tam mogą się pojawić, to pomadka jest bardzo, bardzo trwała. Nie przesusza ust. Daje naprawdę efekt takich miękkich ust, pięknie podkreślonych, w tym cudownym odcieniu. Ja jestem w niej absolutnie zakochana i też bardzo często mogliście zobaczyć w moich filmach, że mam tę pomadkę na ustach. Przepiękna. Myślę, że będzie pasowała do każdej karnacji, jak również do każdego koloru włosów. Oczywiście mamy tutaj tonację lekko pomarańczową, więc zwróćcie na to uwagę, jeśli odcień waszych zębów jest też lekko żółty, bo tego typu pomadki mogą podkreślić tę naturalną żółć waszych zębów. Jeśli natomiast nie macie z tym problemu, to polecam wam przetestować. Przepiękna pomadka. No, opakowanie jak zawsze luksusowe. Mamy tutaj markę Estée Lauder. Zobaczcie, bardzo fajnie na taki klik. Ona nam się zamyka, nie łamie się, jest wygodna w użyciu. Piękna pomadka, która myślę, że spodoba się każdej kobiecie. I też uważam, że każda z nas powinna mieć w swojej kolekcji produktów makijażowych chociaż jedną pomadkę w odcieniu czerwonym lub też właśnie takim koralowym i taką jedną, powiedziałabym, bardziej luksusową pomadkę, bo dzięki temu, że nakładamy ją sobie na nasze usta, możemy się poczuć nieco lepiej. Także ta pomadka podbiła moje serce, jeśli chodzi o ostatnie miesiące. Uwielbiam ten kolor 320 Defiant Coral. Teraz pokażę wam kosmetyk pielęgnacyjny do rąk. Jest to krem, marki Stara Mydlarnia z serii Eco Botanica. Krem o zapachu drzewa sandałowego i tabaku. Krem, który posiada w składzie 94,7% składników pochodzenia naturalnego i tak rzeczywiście jest. Mamy tutaj bardzo ciekawy skład i znajdziemy między innymi emolienty, które będą fajnie nawilżały i chroniły naszą skórę. Mamy też zmiękczający mocznik, mamy masło shea, wyciąg z opuncji figowej, jest olejek babasu, jest pantenol, allantoina czy też witamina E. Krem posiada fantastyczną konsystencję. Z jednej strony jest ona dosyć gęsta, ale z drugiej strony bardzo ładnie rozprowadza się na naszych dłoniach. Zresztą ja o tym kremie już wam wspominałam przy okazji top 5 kremów do rąk. Polecam wam obejrzeć sobie ten filmik, bo tam wyróżniłam też inne kremy, które u mnie bardzo dobrze się sprawdzają. Ale w ostatnim czasie testuję sobie właśnie, używam ten oto preparat i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Nie dość, że pojawia się to nawilżenie naszych dłoni, to jeszcze zapach. Zapach typowy, jesienny, przyjemny, zimowy, zapach otulający. Myślę, że jeśli lubicie tego typu aromaty, to ten krem, zapach tego kremu przypadnie wam do gustu. Rzeczywiście skład jest całkiem fajny. Mamy te substancje naturalne, które będą działały na naszą skórę ochronnie, będą ją nawilżały, wzmacniały. Polecam wam gorąco, bo jest to naprawdę świetny produkt, 100 ml w cenie około 20 zł, warto się nim zainteresować. I teraz przejdziemy do produktów pielęgnujących, jeśli chodzi o twarz. Moje ostatnie odkrycie to będzie pianka oczyszczająca marki Eisenberg. Marka niestety bardzo droga, dostępna w perfumerii Sephora, ale ten kosmetyk to jest nowa linia, która pojawiła się w ofercie Eisenberg, linia Start. Nie jest też on nie wiadomo jak drogi, a uwaga, ma bardzo, bardzo fajny skład. I w tej piance znajdziemy między innymi glicerynę, łagodne emolienty i humektanty. Mamy wyciąg z nasion moringi, który działa ochronnie i oczyszczająco. Mamy wyciąg z chlorelli, który również działa oczyszczająco. Mamy wyciąg z portulaki, która działa kojąco i też przeciwzapalnie. Oprócz tego znajdziemy tutaj substancje tworzące ten kosmetyk, łagodne detergenty i bardzo fajne związki zapachowe, przez co też aromat tej pianki jest bardzo, bardzo nietypowy. To jest taki zapach, którego nie znajdziecie
w żadnym innym kosmetyku pielęgnującym, a niesamowicie umila cały proces oczyszczania. Pianka ma konsystencję bardzo taką ciekawą. To nie jest taka typowa pianka, która tworzy nam się po naciśnięciu tutaj tej pompeczki, ale ona jest taka miękka, kremowa i lekko bym powiedziała zbita. Przez co też dwie pompki tego preparatu wystarczą Wam spokojnie na rozprowadzenie go na twarzy, na skórze twarzy, szyi, czy nawet dekoltu, jeśli używacie takiej pianki oczyszczającej właśnie w takim demakijażu. To jest oczywiście produkt do, w tym drugim kroku oczyszczania w demakijażu lub też produkt, który możecie stosować w porannej pielęgnacji. Pianka bardzo łagodna, taki powiedziałabym mus nawet w postaci pianki. Bardzo łagodna dla naszej skóry, też ze względu na substancje myjące, które tutaj znajdziemy. I uwaga, naprawdę bardzo, bardzo fajny skład. Dobrze doczyszcza i usuwa resztki makijażu. Przetestowałam ją w różnych połączeniach makijażu, w tym kiedy, w dniach, kiedy stosowałam mocniejszy podkład, w dniach, kiedy stosowałam delikatniejszy podkład lub też w takich dniach, kiedy nie stosowałam absolutnie nic. Nie ma mowy o jakichkolwiek podrażnieniach, zaczerwienieniach, pieczeniu, swędzeniu. Nie, nic takiego się nie dzieje. A tak jak mówię, pianka bardzo fajnie doczyszcza naszą skórę. W połączeniu z wodą tworzy taką fajną emulsję. Coś niesamowitego. Bardzo ten produkt przypadł mi do gustu i myślę, że będę do niego często wracać, bo pokochałam zapach, pokochałam konsystencję, no i przede wszystkim działanie. Więc jeśli lubicie marki takie bardziej luksusowe, wysokopółkowe, to polecam Wam zainteresować się właśnie tą nową linią Smart, która jest bardzo, bardzo ciekawa ze względu na składy, ale również na swoje działanie. No i ceny są też, powiedziałabym, przystępne, jeśli chodzi o marki selektywne. Kolejny kosmetyk, który Wam teraz zaprezentuję, to nasza polska marka Yonel, czyli niestety znowu będzie ta wyższa półka cenowa, ale kosmetyk, który w ostatnim czasie fantastycznie się u mnie sprawdza i mam na myśli tutaj serum. Serum Eye Ultra Lift do stosowania na dolną powiekę, na górną powiekę. Serum, które ma działać ujędrniająco, przeciwzmarszczkowo, liftingująco, nawilżająco i rzeczywiście tak się dzieje. W składzie tego produktu znajdziemy m.in. ekstrakt z jeżówki, a jest to substancja, która, o której mówi się, że jest roślinnym botoksem. Mamy też ekstrakt z jaśminu, kasztanowca, wodorostów. Mamy również ekstrakt z głogu, witaminę C i moją ostatnio ulubioną argirelinę, która również fantastycznie działa ujędrniająco na skórę i przeciwzmarszczkowo. Świetny preparat o konsystencji żelowej, bardzo szybko wchłania się w skórę, nie podrażnia, nie pozostawia żadnej takiej lepkiej warstwy, ale też bardzo fajnie szybko widać pierwsze efekty stosowania. Pamiętajcie, że produkty typu serum stosujemy zawsze z kremem, w połączeniu z kremem, chyba że jest to kosmetyk na bazie olejowej, to wtedy możemy zrezygnować z nałożenia kremu. Możecie łączyć z kremem tak naprawdę każdym, przeciwzmarszczkowym, nawilżającym, ujędrniającym. Ważne jest to, żeby w składzie tego kremu znajdowały się substancje emolientowe, humektanty, takie substancje, które będą tworzyły na Waszej skórze okluzję. Bardzo często, kiedy wspominam Wam o tym, że stosuję jakiś kosmetyk, właśnie serum, przypominam Wam o tym, żeby nakładać na niego jeszcze krem. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że serum jest zazwyczaj na bazie wody i też musimy nałożyć na naszą skórę coś, co stworzy film, taki niewidoczny film, przez co też da czas, aby substancje aktywne znajdujące się w serum wniknęły w głąb naszej skóry, z drugiej strony zbyt szybko nie odparowały i też na niej nie pozostały. Czyli właśnie z tego względu łączymy ze sobą stosowanie serum i kremu. Kiedy pokazałam Wam w mojej pielęgnacji pierwszy raz ten oto preparat, wspomniałam Wam również wtedy, że stosuję na niego krem marki Clinique All About Eyes, ten w wersji Rich, czyli mocny, tłusty, kremowy krem, który ma działać nawilżająco. Oczywiście pod filmem nie zabrakło komentarzy, że polecam produkt, który ma bardzo zły skład, że jak mogę w ogóle o nim wspominać, że jak mogę go stosować w mojej pielęgnacji. Kochani, podkreślam, ja doskonale o tym wiem,
jakie kosmetyki stosuję w mojej pielęgnacji, jakie substancje aktywne znajdują się w danym kosmetyku, ale też jakie substancje kontrowersyjne. I wspominałam Wam wtedy w filmie o mojej pielęgnacji, że po zastosowaniu tego oto serum potrzebuję nałożyć krem, który będzie tworzył okluzję na skórze. I krem od Clinique, ponieważ posiada w składzie właśnie substancje okluzyjne, sprawdza się u mnie doskonale. Ja nakładam go w niewielkiej ilości, właśnie w okolicy tutaj dolnej powieki, tylko po to, żeby wzmocnić działanie serum, bo na tym mi najbardziej zależy. I przyznaję się, że po kilku tygodniach stosowania tego oto preparatu w połączeniu z kremem marki Clinique zauważyłam bardzo dużą zmianę w okolicy moich oczu. Rzeczywiście ta skóra jest mocniej napięta, jest bardzo fajnie nawilżona i zmarszczki, które pojawiły się z przesuszenia skóry, zwłaszcza tutaj, bardzo szybko zniknęły. No bardzo szybko, powiedzmy po około 2,5 tygodnia codziennego stosowania tego oto serum. Także pamiętajcie o tym, że jeśli ja w swoich filmach wspominam o jakichś kosmetykach, to ja doskonale o tym wiem, co one mają w składzie i dlaczego ja te kosmetyki stosuję i dlaczego ja je ze sobą łączę. I też przypominam Wam zawsze w moich filmach, że to, co u mnie się sprawdza, nie zawsze będzie też dobre dla Waszej skóry. Musicie wziąć na to poprawkę. Jeśli w danym kosmetyku są jakieś substancje kontrowersyjne, które Wam nie odpowiadają, które źle sprawdzają się na Waszej skórze, że coś się dzieje i tak dalej, to weźcie zawsze na to poprawkę. I to nie jest tak, że ja polecam wszystkim kosmetyk, który jest kontrowersyjny. Nie. Ja Wam wspominam o tym, że ten kosmetyk dobrze się u mnie sprawdza, tak jak to robię właśnie w tej dzisiejszej serii o najlepszych kosmetykach danego miesiąca, bo ja te kosmetyki testuję na mojej skórze, a to nie oznacza, że też na Waszej skórze będą one dobrze działały. Więc sprawdzajcie składy, szukajcie substancji, które będą dobre dla Was, ale też omijajcie takie substancje, które na Waszej skórze źle działają. Powodują jakieś wypryski, powodują tak zwane zapchanie porów, powodują, że dochodzi do jakiegoś podrażnienia, zaczerwienienia i tak dalej, i tak dalej. No, trochę się rozgadałam, ale mam nadzieję, że wiecie doskonale, o co mi chodzi. Także w pielęgnacji okolicy oczu ten oto żelowy, taki wodnisto-żelowy preparat, kosmetyk od Yonel w ostatnim czasie bardzo dobrze się u mnie sprawdza, jestem z niego bardzo zadowolona. No i oczywiście jeśli szukacie takiego serum pod oczy, coś co będzie fajnie działało, nawilżająco, liftingująco, też niwelowało drobne zmarszczki, to myślę, że warto się nim zainteresować, poczytać sobie o nim trochę więcej i być może też przetestować. Dochodzimy już do końca tego przydługiego filmu. Chociaż wiem, że część z Was bardzo lubi te moje długie filmy, na których gadam, gadam, ale ja już tak mam i Wy już doskonale mnie znacie. Natomiast teraz polecę Wam kolejny kosmetyk, który też od jakiegoś czasu jest bardzo, bardzo popularny w mediach społecznościowych, czyli Egyptian Magic, czyli magiczna egipska magia, coś w tym stylu, jakbyśmy sobie to chcieli tłumaczyć. To jest krem uniwersalny, krem tak naprawdę do wszystkiego i do niczego, jak to się mówi. Krem, który ma obłędny, naturalny skład. Znajdziemy w nim między innymi wosk pszczeli, mamy tutaj miód, mamy również pyłek pszczeli, mleczko pszczele, propolis oraz oliwę z oliwek. I teraz, co ja chciałam Wam powiedzieć na temat tego kosmetyku, o którym już też wypowiadałam się na moim Instagramie. To przede wszystkim jego działanie. Mamy tutaj naturalne substancje aktywne, które będą działały regenerująco, wzmacniająco, odbudowująco i też nawilżająco na naszą skórę. To jest kosmetyk, który ma charakterystyczną konsystencję przypominającą nieco taką, powiedziałabym, maść. Jest tłusty, ale uwaga! Tak jak mówi producent, jest to kosmetyk uniwersalny, czyli możemy go stosować w różnych przypadłościach, na różne problemy skórne, w różnych sytuacjach. To nie jest kosmetyk, którym będziemy smarować się codziennie i będzie on nam dawał efekt wow na naszej skórze, chociaż może tak być. Jeśli posiadacie skórę suchą, przesuszoną, odwodnioną,
to ten krem może u Was bardzo dobrze się sprawdzić. Niekoniecznie będzie to dobre rozwiązanie w przypadku cer tłustych i mieszanych ze względu na te właśnie substancje, które tutaj się znajdują, które mogą działać, ale nie muszą komedogennie na Waszą skórę. Co chciałabym powiedzieć na jego temat, to między innymi to, że ja mam już drugie opakowanie, takie małe opakowanie, które jest wystarczające moim zdaniem, ponieważ można go kupić, ten krem można kupić w perfumerii Sephora jeszcze w takiej bardzo dużej objętości, dużej pojemności, ale on też ma długi termin przydatności, a mianowicie 36 miesięcy. To jest bardzo, bardzo długi okres przydatności. I jeśli nie będziecie go stosować jako właśnie taki krem ochronny, krem regenerujący na całą twarz, na szyję, na dekolt, to on spokojnie w tej mniejszej pojemności się u Was sprawdzi. To jest też fajny kosmetyk, jeśli chodzi o zbliżający się okres zimowy. Jeśli na przykład wybieracie się na narty, jeśli chodzicie na długie spacery, zaraz będzie temperatura dosyć niska i ten krem będzie fajnie zabezpieczał Waszą skórę. Oczywiście pamiętajcie o tym, że substancje naturalne, które tutaj się znajdują, a przede wszystkim miód i te wszystkie wyciągi i tak dalej, są też niewskazane dla osób, które są uczulone na miód i jego wszelkie pochodne. Bierzcie to pod uwagę, czytajcie zawsze skład. Jeśli należycie do osób, które na te wszystkie substancje związane z pszczołami są niestety alergikami, jeżeli macie problemy z wrażliwością skóry, może coś się na nich dziać, to nie będzie preparat absolutnie dla Was. Pamiętajcie o tym. I powiem Wam też taką pewną ciekawostkę. Otóż kilka dni temu odezwała się do mnie jedna z moich obserwatorek na Instagramie. W wiadomości prywatnej poinformowała mnie o tym, że w ofercie marki Eveline pojawił się kosmetyk, który jest prawie identyczny jak właśnie ten. Nawet przypomina go konsystencją, kolorystyką i też bardzo, bardzo składem. To nie jest tani kosmetyk. Nie jest tani, jest dostępny w perfumerii Sephora i mimo tego, że mamy taką małą pojemność, to można go kupić za cenę około 100 zł. A na pewno Eveline będzie dużo, dużo tańszy. A skład, ten kosmetyk Eveline ma, słuchajcie, nieprawdopodobny, bardzo, bardzo dobry i rzeczywiście bardzo przypomina tę egipską magię. Więc myślę, że warto się za tym rozejrzeć, jeśli szukacie takich naturalnych rozwiązań ochronnych dla Waszej skóry, jeśli lubicie naturalną pielęgnację, korzystacie z takich kosmetyków i właśnie szukacie preparatu, który będzie działał ochronnie, regenerująco, nawilżająco, nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania miodu i wszelkich jego pochodnych, to myślę, że warto się zainteresować tym preparatem, ale też myślę, że można by było zerknąć na ten kosmetyk marki Eveline i zobaczyć, jaka jest różnica cenowa i też trochę porównać sobie skład. Kto wie, może marka stworzyła coś bardzo ciekawego, coś co może być tańszym zamiennikiem właśnie tego preparatu. I ostatni kosmetyk, o którym chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć, jest to serum, a w sumie to takie kropelki w postaci serum, które będą nadawały kolor Waszej skórze od marki E-Cooking dostępnej w perfumerii Douglas. To są kropelki, które ja dostałam do przetestowania po konferencji z marką i przyznam Wam się szczerze, że nie widziałam ich na stronie marki Douglas. Jeśli natomiast macie do nich dostęp lub też zamawiacie sobie kosmetyki naturalne ze stron producentów bezpośrednio, to polecam Wam się nimi zainteresować. Dlaczego? Dlatego, że jest to kosmetyk naturalny i wegański. Większość substancji, które znajdziemy w składzie tego kosmetyku, jest pochodzenia naturalnego. Jest też kilka substancji organicznych. Zwróćcie uwagę na to, co znajdziemy w składzie. A mamy tutaj między innymi oczywiście aloesową wodę, wodę ogórkową, glicerynę, argininę, glicynę, serynę, alaninę, walinę, prolinę i tak dalej, i tak dalej. Mogłabym tutaj opowiadać i opowiadać o substancjach, które są wypisane na buteleczce. Co ciekawe, też są zaznaczone, które z nich są naturalne, które z nich są organiczne. Nie ma tutaj substancji kontrowersyjnych typu parabeny, silikony, parafina, oleje mineralne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest konserwant.
Mamy natomiast preparat w takiej bardzo wodnistej konsystencji, do której dodajemy i mieszamy z naszym kremem. 2-3 kropelki, w moim przekonaniu jednak są to 2 kropelki, 3 zbyt dużo, bardzo wtedy rozwadnia nam się krem. Mieszamy je sobie z praktycznie każdym naszym kremem i też już to przetestowałam z różnymi kremami. Ja oczywiście sięgam po ten preparat w pielęgnacji wieczornej i on po zmieszaniu z naszym kremem aplikujemy na skórę. Pamiętamy o tym, żeby umyć nasze dłonie, żeby też nie porobiły się nigdzie zacieki. I on daje efekt takiej bardzo, bardzo naturalnej opalenizny, którą możemy sobie stopniować. To jest świetne rozwiązanie w okresie jesienno-zimowym, kiedy na przykład stosujemy kurację z kwasami, stosujemy retinol. Nasza skóra robi się bardzo taka jasna, też rozświetlona, też rozjaśniona, ale nie do końca my dobrze się w takim odcieniu naszej skóry czujemy. To jest też fajny kosmetyk, kiedy chcemy przedłużyć naszą opaleniznę po lecie, lub też jeśli wybieracie się właśnie teraz w tym okresie jesienno-zimowym na, można by powiedzieć, letnie wakacje, czyli w jakieś upalne kraje, ta skóra Wam się troszeczkę przybrązowi i chcielibyście przedłużyć efekt, ale stosować preparat, który jest praktycznie bardzo fajny w składzie, naturalny. Nie chcecie sięgać po żadne chemiczne substancje brązujące i potrzebujecie jednak tej naturalnej pielęgnacji, dopełnienia w tej waszej naturalnej pielęgnacji, to myślę, że warto się zainteresować tym oto serum. Ono ma pojemność, już Wam mówię, 30 ml i przydatność od otwarcia 12 miesięcy. Jego cena na stronie producenta to jest około 35 euro, więc nie jest to tania cena, nie jest to niska cena, ale coś za coś. Mamy duży, fajny, rozbudowany, naturalny skład, wegański, organiczny, nie ma tutaj żadnych zapachów. Preparat, który możemy stosować do każdego typu skóry i mieszać z każdym naszym kremem. Byłoby super, gdyby perfumeria Douglas wprowadziła do oferty na stronie internetowej te oto kropelki, bo myślę, że warto się nimi zainteresować, zwłaszcza, jeszcze raz powtórzę, jeśli należycie do osób stosujących naturalną pielęgnację, bo to jest bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie. Ja te kropelki stosuję już od kilku dobrych tygodni i jestem z nich bardzo zadowolona. Pojemność jest ogromna przy użyciu 2 kropelek do kremu, przy praktycznie codziennym stosowaniu, no może co drugi dzień, co trzeci dzień czasami, w tych momentach, kiedy nie stosuję retinolu, mieszam go sobie z kremem i rzeczywiście ten efekt jest naprawdę bardzo fajny, bardzo naturalny. Także też proponuję Wam się zainteresować marką E-Cooking, która jest bardzo, bardzo ciekawa, ale właśnie też samym tym oto produktem. Być może będzie on dla Was fajnym rozwiązaniem takim samoopalającym na najbliższy okres. Koniec. Koniec mojego gadania o kosmetykach. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Wiem co prawda, że zmieniało się światło. Musicie mi to wybaczyć. Ale no niestety, wkraczamy w ten okres jesienno-zimowy, kiedy z tym światłem nie jest już tak, jak było w okresie letnim, więc mam nadzieję, że to jakoś przeżyjecie, a skupicie się między innymi na tym, o czym Wam dzisiaj wspominałam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli wytrwaliście do końca tego filmu, obejrzeliście go do końca, mam nadzieję, że z przyjemnością. Pamiętajcie, że linki do produktów, o których Wam dzisiaj wspominałam, znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu. Jeśli coś Was zainteresowało, to dajcie znać w komentarzach. Napiszcie też w ostatnim czasie, jakie kosmetyki makijażowe i pielęgnacyjne u Was się sprawdzają. Może polećcie mi coś ciekawego, coś nowego i też odkryję dzięki Wam jakieś fajne perełki. Trzymajcie się cieplutko, no i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!